którzy są w szkole od września, nie wiedzą, że w marcu mieliśmy tutaj w naszej galerii Zakładka wystawę pana Józefa Szcześniaka, fotografii Olsztyna z lat 70. Uczestniczką tej wystawy była dzisiejsza bohaterka, pani Janina. Pani Janina maluje od lat 16. Miała 17 wystaw. Namalowała w swoim życiu 800 prac. Ale o tym nie powiedziała mi wtedy, kiedy odwiedzała wystawę swojego sąsiada, tylko powiedziała skromnie, że ona również maluje, maluje olejami i chętnie, gdyby była taka możliwość, podzieliłaby się z nami swoimi pracami. No moi kochani, u nas słowo droższe pieniędzy, jak to mawiają o nas rzeczy niemożliwe od ręki, cuda w 3 dni, ale na wystawę trzeba było troszeczkę poczekać z prostego powodu, że mieliśmy już plan wystaw i wystawy do końca roku były zaplanowane. Ale słuchajcie, myśmy wieszali kolejne wystawy, a cóż zrobiła dzisiejsza bohaterka, kiedy werniksy schną przy otwartych oknach od wczesnej wiosny w domu, a kiedy już wchodzi późniejsza wiosna i zaczynają się prace w ogrodzie, no to wtedy wyjeżdża się na działkę, dobrze mówię? A na tej działce, jak się rozejrzycie, powstały wszystkie prace z wyjątkiem pierwszej, która znajduje się po prawej stronie. Tamta też tylko rok wcześniej. Ale to są prace zainspirowane pomysłem wystawy u nas. Są to prace, które łączą muzykę i kosmos, bo muzyka to kolejna pasja naszej dzisiejszej bohaterki. Szczerze powiem, że ja przyglądając się pracom pani Janiny, w każdej widziałam coś innego. Każdy z nas ma ten przywilej, że może w tych pracach widzieć siebie w kosmosie. Ale zwróćcie uwagę na głębię barw, na kolorystykę, a koloryści to są ludzie wielkiego serca, to są ludzie z pozytywną duszą, to są ludzie, którzy postrzegają świat radośnie i taką kolorystkę mamy dzisiaj w naszej szkole. Wielki to zaszczyt dla całej społeczności szkolnej. Ja sobie pozwolę podziękować w imieniu nas wszystkich, pani Janino. Zawsze opowiadam, że to serce to symbol naszej szkoły, to symbol pracy naszego patrona, profesora Zbigniewa Religi, ale pani również... Duszko zostało też naprawione. No więc jesteśmy wszyscy jedną wielką rodziną. Proszę przyjąć to serce i niech to serce będzie dowodem na to, że doceniamy gest, który pani dla nas zrobiła. A tu jest taki krótki adres, który proszę sobie w zaciszu domowym przeczytać. Są to oczywiście najserdeczniejsze podziękowania za przyjęcie naszego zaproszenia. Wszystkiego dobrego. Cóż ja mogę mówić przy autorce prac? Poprosimy, żeby opowiedziała nam o swojej pasji, jak to się zaczęło, bo słuchajcie, namalować 800 prac to nie jest tak prosto. Stoi tutaj też nieznana wam wszystkim pani Elżbieta Suchowiecka, emerytowana, ale mówię o uczniach, którzy nie mieli przyjemności pracować w szkole. Pani Elżbieta Suchowiecka przez lata była nauczycielką pracującą w naszej bibliotece, właśnie tutaj. To ona wymyśliła nazwę Galeria Zakładka. Dzisiaj jest prezesem Stowarzyszenia Artystów Amatorów Plastyk. Sąsiedzi. Dzisiaj, jakbyście nie otworzyli najukochańszego portalu internetowego Olsztyn24, to ciągle zobaczycie Elę otwierającą kolejną wystawę swoich członkiń bądź własną. Ale ona jest dzisiaj tutaj również, żeby oddać hołd naszej bohaterce, pani Janinie. Także cieszę się, że jesteście. To pokazuje, że galeria szkolna może być miejscem, w które odwiedzają nie tylko uczniowie, ale i mieszkańcy naszego miasta i ludzie związani ze sztuką w
Renia jest po prostu specjalistką w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, zajmuje się plastykami, amatorami i nie tylko. Pomaga im rozwijać swoje pasje, nadzoruje Galerię Marszałkowską, więc to też jest hołd skierowany właśnie dla naszej bohaterki. A teraz ja już zamykam buzię i będę bardzo uważnie słuchała tego, co ma nam do powiedzenia nasz dzisiejszy gość. Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Skoro już siedzę na tym tronie, to chyba pozostanę, bo ciężko mi z kulami jest. Ale oczywiście. Także mam nadzieję, że mnie będzie słychać. Trochę może się pokręcę tak, żeby do wszystkich objąć, przynajmniej przez chwilę wzrokiem. Bardzo mi miło, że tyle osób z Państwa zaszczyciło swoją obecnością ten skromny wernisaż. Tytuł tej wystawy: Na ścieżkach gwiazd, mgławic i wyobraźni. Chyba dobrze oddaje to, co widać na obrazach. Jeżeli chodzi o gwiazdy, to oczywiście nie te z YouTube'a, ani te z filmu, tylko te, które się pokazują najpiękniej i w najbogatszym składzie, że tak powiem, w sierpniu, w sierpniową noc, kiedy Droga Mleczna przecina z północy na południe nasze niebo. Wtedy możemy sobie pomarzyć, usiąść wieczorem przy lampce wina, włączyć muzykę. Na przykład Vangelisa, czy Żara, czy Onfielda, czy Klausa Schulze, czy innych elektroników, no, również naszych rodzimych, takich jak Przemysław Ródź, Tomasz Pałuszek i inni. I wtedy przychodzą na myśl takie skojarzenia, że jak to jest? My siedzimy tu, a przed nami taki wielki kosmos, a my nie bardzo wiemy, co tam w nim jest. No i nie bardzo możemy to zobaczyć tak naprawdę, ponieważ nasze zmysły są ograniczone. I na przykład jak pokazuje NASA zdjęcia z wybuchu supernowej, czy pokazuje różne galaktyki, czy Drogę Mleczną, to te obrazy składają się z wielu rodzajów promieniowania. Część tego promieniowania jest niewidoczna dla naszego oka, ale żeby pokazać wielkość tego obiektu, to są używane różne techniki, czy dodawane kolory, czy powiedzmy jakieś symulacje robione, żeby to można było jakoś sobie to wyobrazić. Ja tak sobie czasami to na tej mojej poprzedniej wystawie powiedziałam, że skoro tak, no to bardzo fajnie, to ja sobie mogę malować jak chcę i nikt mi nie zarzuci, że to nie jest zgodne z tym, co tam jest w kosmosie, no bo nikt tego nie zobaczy, prawda? Tak w całej okazałości. Staram się pokazywać to, jak ja to widzę, to znaczy jak ja tego nie widzę, tylko widzę moją tylko wyobraźnią jedynie, bo inaczej tego nie można zobaczyć, chyba że się ma wielki teleskop, ale takim nie dysponuje. I trzeba polegać na tym, co nam naukowcy w tym zakresie przekazują. I jeżeli są pytania, to bardzo proszę, mogę opowiedzieć o każdym obrazie. Każde ma zdjęcie pędzlem, to zostaje w głowie. Ja wiem, jak to podchodzę i wiem, jak to malowałam akurat w tym miejscu, tak, a w tym tak. Także odpowiedź na pytania. A co było pierwsze? Zainteresowanie astrologią? Astronomią? Nie, pierwsze to była wielka klęska. Jak była w trzeciej klasie, to w szkole miał się taki przedmiot rysunek. No i wtedy akurat przeprowadziliśmy się z rodzicami do budynku, gdzie nasze mieszkanie było na pierwszym piętrze. To był taki urząd pocztowy, gdzie mój tata pracował. I z kuchni widziałam na podwórku, jak stała Warszawa. Stała od Warszawa. No to była wtedy, to była rzadkość, to była służbowa Warszawa, pana naczelnika.
Ja tak sobie tego, pani kazała przynieść jakieś rysunki, bo w szkole się nie dało nic narysować ani namalować, bo koledzy wyrywali innym tam, kto miał gumkę, czy ołówek, czy kartkę, czy kredki, bo tego też nie było tak pod ostatkiem jak w tej chwili. No to trzeba było w domu to zrobić. Ja tą Warszawę namalowałam ładnie ołówkiem, te kostki bruku, wszystko tego, ona tak stała ukośnie. Zaniosłam to do szkoły i była wielka awantura i pani nauczycielka wezwała mamę moją, żeby tego powiedziała, kto mi to narysował, no bo to nie ja na pewno, nie? A mama mówi, nie, mówi, to ona, to tego. A pani dyrektor była już taka zdenerwowana, że tu mama tego mówi, ale pani chroni kłamczuchę. No to mama mnie za rękę, mama się obraziła, mnie za rękę i mówi, tak jeszcze na korytarzu w szkole mówi, nie możesz bas grać tak jak wszyscy inni. I ja wtedy sobie postanowiłam, że nikt więcej mojego rysunku już nie zobaczy. Taka byłam dumna z siebie, że zrobiłam tą awanturę. I tak było. I tak było potem praca zawodowa, dom, rodzina, dzieci, nie było na to czasu. Ale jak tylko się natrafiła okazja, czyli szybko przeszła do emerytury, jak się dało. No i ogródek, no w ogródku takie piękne kwiaty. Ale to nie jest tak, że to się nagle wpada się na pomysł, o będę malować. Nie. Pewnego razu wysiadam z samochodu przed bramą, przed wjazdem na działkę i proszę Państwa, to tak. To jest trudno powiedzieć, jak to się dzieje, ale po prostu zobaczyłam wszystko jakby inaczej. Zobaczyłam wszystko w jakichś takich intensywnych barwach, w zależnościach jedno od drugiego. Nie wiem, no coś mi tak olśniło. No i te kwiatki malowałam to tamto i w końcu myślałam sobie, nie miałam odwagi żadnej tego. Nie miałam żadnej odwagi, żeby malować farbami. Ale w międzyczasie w 2005 roku zdarzył się koncert Przestrzeń Wolności w Gdańsku, Jamysza Lażara, który oglądałam z Gradowej Góry. Miałam przed sobą piękną panoramę aż po morze i księżyc wspaniały na niebie i ta muzyka. No to było coś. No i oczywiście sam wykonawca mówił o tym, że on chcę pokazać tymi wizualizacjami, tymi światłami swoją muzykę. Ale to nie są ilustracje, to tylko jest no, takie jego wyobrażenie. On by tak chciał, żeby to było przedstawione. No i tak sobie pomyślałam, Przestrzeń Wolności, no dobra, no to może coś z tego wyjdzie. I postanowiłam malować jego muzykę. Namalowałam 10 czy 12 obrazów. Zaczęłam od Oksyżen i mogę Państwu powiedzieć, jak to wyglądało. To już były kosmosy, dlatego że to była narysowana plaża nad Bałtykiem. To nie było to w Wielitkowie, tylko jak to bliżej to, co byliśmy teraz? No, ej. Między Sopotem a tego, a Gdańskiem. No to Brzeźnie, no właśnie, ta plaża Brzeźnie i morze. I do tego morza pada najpierw księżyc, a za nim kula ziemska. I następuje wielki rozprysk to wody. Poszłam z tym obrazem do Renatki. I tego. I pokazuję, ja mówię, wiesz, Natka, mam tu problem, bo to jest zachodzące słońce i ten obraz mi się przewraca. Weź mi powiedz, dlaczego ten obraz mi się przewraca. A on mówi, no tak, faktycznie się przewraca, bo jest za ciemny kolor. Weź rozjaśnij, nie będzie ci się przewracał. No i na tym się skończyło. A potem poszło Oksyżen, randewu i tak wszystko po kolei, tak z czasem malowałam, a ponieważ byłam fanką Jamysza Lażara, no to byłam oczywiście w internecie, mieliśmy swoją stronę i tam wszystko to chodziło, to miało po prostu tam wzięcie. A potem farby olejne, no i
tak dalej. I tak jedziemy do dziś, czyli przez 16 lat. W tamtym roku no, nawet nie spostrzegłam, że to tyle czasu, ale pani Renata mnie, tak mówię, raz pani Renata, raz Renatka, ale znamy się od lat. Pracowaliśmy nawet razem, że to tyle minęło. Mówi, przecież ty masz 15-lecie. Ja mówię, no to fajnie. Tak, akurat była okazja, żeby to uczcić. Wszyscy się interesują, ile to kosztuje, czy będzie pani sprzedawać, czy, te, to, czy można to nabyć, gdzie i tak dalej. Zapraszam na moją stronę na Facebooka, Janina Maja Malinowska. I tam są wszystkie moje obrazy, no znaczy większość tych z ostatnich lat, gdzie można sobie obejrzeć i tam będę, jak w miarę jak będę przeznaczać do sprzedaży, to będzie można zobaczyć, co będzie do kupienia. A są powiązane strony właśnie z Facebookiem, także będzie łatwo odszukać. A ponadto to można będzie na wiadomość prywatną napisać, to ja powiem chętnie. Teraz czekam na pytania, bo ja się już zgadałam, tak można by do rana, ale to dla mnie nie. To chyba podstawowe pytanie, jak długo będzie można oglądać wystawę tutaj? No pani dyrektor mówiła, że do końca miesiąca. Że do końca miesiąca, tak. No to dobrze, to długo. To długo, to trzeba zachęcić jeszcze innych znajomych z Biblii. Można będzie tu przychodzić, prawda? Oczywiście biblioteka jest otwarta codziennie, także to nie tylko czytelnicy, ale jak widać nawet dzisiaj i mieszkańcy naszego miasta. Dobrze, Majka, dogratuluję ci wiedzy i wyobraźni, kolorystyki. Maluj dalej, będziemy cię pokazywać, będziemy cię promować, bo naprawdę zasługujesz. I tym bardziej, że zaczęłaś malować sama od podstaw, to naprawdę. I niech to będzie inspiracją dla młodych, że można potem sobie tak miło spędzać czas. Dziękuję.